девушки утрите слезы. Мужи сильнее грянет песня, это наша песня боевая. Полюша, полюбит, полюшка зелена, полюбит, ты попою герои, это красной армии герои. To jak nikt się nie będzie śmiać, to my tutaj nie damy rady. Jesus, ale publiczność. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie. Wróciliśmy po 63 dniach. I bardzo się cieszę, że możemy was dzisiaj tutaj wszystkich gościć. To tak tylko wygląda na samym początku, w tym scenariuszu, że są zaproszeni, są zaproszone media, że są zaproszeni bardzo ważni goście. Jest bardzo dużo fantastycznych przedstawicieli naszych sponsorów. Są nasi przyjaciele, których znamy od lat, są nasze rodziny, ale tak naprawdę cieszę się, bo mogę powiedzieć jedno. Wszyscy, którzy dzisiaj tutaj jesteście, jesteście naszymi przyjaciółmi. Wszyscy trzymaliście za nas kciuki. I wszystkich was witam tak jak moich najbliższych, jak moją rodzinę. Witam was serdecznie. Ciężko będzie wymieniać każdego z osobna, aczkolwiek moglibyśmy się o coś takiego pokusić. Dlatego ten zaszczyt zostawimy tylko dla naszych sponsorów. Może nie będziemy zmieniać nazwiska każdego wymieniać, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wam, dzięki którym nasza wyprawa okazała się być. Dzisiaj mogę to powiedzieć prawdą i spełnieniem naszych marzeń. Bardzo dziękuję Mercedesowi za to, że mieliśmy czym do tego Magadanu pojechać. I bardzo dziękuję Allegro za to, że mieliśmy za co do tego Magadanu dojechać. A mnie przypadło w udziale podziękowanie dla firmy Canon. Za co chyba nie muszę tłumaczyć. Między innymi dzięki firmie Canon możemy to wszystko tutaj zobaczyć. I firmie Fuji, która też się do tego przyczyniła. Dziękuję. Ja dziękuję firmie Nike, dzięki której mieliśmy się w co ubrać. I firmie Strava, dzięki której mieliśmy co jeść. Jałowcowa była rzeczywiście wspaniała, również krakowska, najlepsza. Ja bardzo chciałbym podziękować firmie Gore-Tex, producentowi niezwykle zaawansowano technologicznie odzieży z membranami, które oddychają i nie wpuszczają wody do środka. Poznaliśmy pana z Gore-Texu. Śmieliśmy się, że jest cały z Gore-Texu i nigdy w życiu mu się nic nie stanie, nie zmarzy, ani się nie zmoczy. W rękawiczkach Gore-Tex można na przykład zmywać naczynia w potoku, gdzie woda ma konsystencję gliceryny, czyli pewnie około 1 stopnia. Przepraszam. Firmy Gore-Tex i firmie Media Plastic, która w absolutnie niezwykły sposób zmieniła wizerunki zwykłych Mercedesów klasy G w jeżdżące billboardy i sławiące, że tak powiem, dobre imię naszych sponsorów. Zwiąże się z tym fajna anegdota, bo policjant, jeden z wielu dziesiątków policjantów, którzy nas zatrzymywali po drodze, bardzo chciał się dowiedzieć, jaki był kolor samochodu kiedyś i próbował zerwać całą tą naklejkę, a potem stwierdził, że tam u was to w Polsce wszystko można, to sobie można obkleić samochód. Dziękuję. Przepraszam, że was tak namawiam, ale rzeczywiście bez nich nigdy byśmy nie pojechali. Powiedziałeś,
Powiedziałeś coś bardzo nietypowego. Powiedziałeś nasze zwykłe Mercedesy G zamienił w niezwykłe Mercedesy. Nie, no tak nie można. To jest coś, co się wyklucza. Mercedes G nie jest zwykłym samochodem, ale o tym dowiedziemy w międzyczasie. Tam widzę pracownika zabłąkanego Mercedesa, który przesiadł się tak daleko. Nie wiem, ale nie widzę akurat tak daleko. Komu jeszcze dziękujemy? Słuchajcie, ponieważ ja tu stoję i jednego sobie nie rozdzieliliśmy naszego sponsora, a mianowicie firmę 99 Rent, której chciałbym bardzo podziękować za to, że na samym początku naszej wyprawy przez 7 miesięcy przygotowań do tejże wyprawy mieliśmy czym poruszać się i załatwiać pewne sprawy. Tomek tutaj siedzi. Ja chciałbym w imieniu całej ekipy podziękować firmie Michelin BF Goodrich, dzięki której po prostu przejechaliśmy 25 tysięcy kilometrów. Na całą tą naszą wyprawę złapaliśmy tylko 2 kapcie. Ja chciałbym serdecznie podziękować firmie Lowpro, która dbała o nasze sprzęty, która dbała o nasze sprzęty elektroniczne, które nie zmarzły, nie potłukły się, oraz firmie Avery Denison, która tak pięknie okleiła nasze samochody. Znaczy dostarczyła folię do oklejenia samochodu. Przepraszam, że robię to tak bezpretensjonalnie, ale muszę dokładnie sprawdzić, czy wszystkim sponsorom podziękowaliśmy. Mówcie coś. Coś. A o Bergsonie ktoś wspomniał? Nie, no właśnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli tę przyjemność pod koniec dzisiejszego wieczoru znów położyć się w naszych fantastycznych śpiworach. I mam nadzieję, że będziemy mogli to Państwu zaprezentować. Dzięki Bergson. A i za dodatkowe energii, które niektórym bardzo się przydały na tej wyprawie. Słuchajcie, czas zaczynać. Jak widzicie, jest w miarę luźno. Jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, to po prostu krzyczcie. Chciałbym powiedzieć, że pod koniec naszej wyprawy dzisiaj tutaj, o której chcielibyśmy Wam opowiedzieć, tej wyprawy, w którą Was zabierzemy, będziemy mieli taki blog, w którym będzie można zadawać wszelkie pytania, więc jeżeli możecie się powstrzymać do tego ostatniego momentu, to zadawajmy je na sam koniec, bo mamy jakiś taki plan przygotowany, żeby pokazać Wam dokładnie, jak to było. I może zaczniemy, co? Przełączyć już? Myślę, że możesz już przełączyć.